Gościem Boxing News jest Włodzimierz Letr, bardzo utytułowany bokser amatorski, który w najbliższą sobotę stoczy chyba swój najcięższy pojedynek. No powiedz, Włodek, ogólnie jak przygotowania, bo jak kibice wiedzą, no miałeś wcześniej problemy, pewne problemy kondycyjne z przygotowaniem do swoich walk. Po prostu miałem dużo na głowie, dużo różnych spraw, problemów i dlatego nie mogłem cały czas chodzić na treningi, tam trenować. Ale teraz jest dobrze cały czas z moim trenerem, promotorem Darkiem. Cały czas pracujemy, no i zobaczymy w ringu, nie? A powiedz, szukałeś z Darkiem Snarskim słabych punktów Alberta Sosnowskiego? Jeżeli tak, no to mógłbyś zdradzić tak mniej więcej, jakie to waszym zdaniem były punkty? To znaczy, zdradzać to nie będę, bo... Powiem tak tylko, bo Darek bardzo dobrze go zna, kiedyś oni razem boksowali i tak dalej i pokazał mi po prostu kilka jego słabych tych stron i po prostu ja chcę wykorzystać to w ringu. No powiedz, nad siłą to chyba nie pracowałeś, no bo widziałem parę twoich sparingów, no i muszę powiedzieć, przyznać, że masz to pociągnięcie z obu rąk, a co jeżeli chodzi po prostu o jakieś przygotowania wydolnościowe? Wydolnościowe? No robiliśmy cały czas z Darkiem, robiliśmy siłę. Jest siłę dalej robiliście siłę? Słucham? Dalej robiliście siłę, no bo tak jak widziałem, to na tą siłę to nawet nie trzeba było pracować przed jeszcze kilku walk wcześniej. Ale zawsze jest, zawsze trzeba, bo teraz przeciwnik będzie najtrudniejszym w mojej karierze, bo nigdy z tak utytułowanym zawodnikiem nie walczyłem, który kiedyś stoczył z Kliczką walkę i bardzo dobrze boksował. No i na niego to trzeba pracować na 100%. A powiedz, Darek wcześniej wspominał, że przygotowywałeś się z Pawłem Wierzbickim, jeżeli dobrze pamiętam. No, nie będę ukrywał, że wcześniej no, sobie tam średnio radziłeś z Pawłem. Obecnych, ostatnich tych sparingów nie widziałem. Powiedz, jak sobie radziłeś no, z również utytułowanym amatorem. O wiele lepiej. Ostatni sparing to mi się w ogóle spodobał, bo po prostu nie miałem do czynienia z takimi na przykład pięciarzami jak Paweł. I bardzo dobrze, że tutaj trenowałem i Darek mi podpowiadał wszystko, wykazał moje błędy, co mam, na czym mam popracować i pracowaliśmy i były plusy. Dobra, Włodek, zatem życzę tobie powodzenia w Legionowie. Dziękuję bardzo.